48-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, kierujący samochodem BMW, zatrzymany został w pościgu policyjnym na autostradzie A4 w pobliżu węzła w Kostomłotach pod Wrocławiem. Ale cała ta sytuacja miała początek w Bolesławcu. Na jednej z ulic miasta policjanci z Legnicy, którzy właśnie pełnili służbę w Bolesławcu, chcieli zatrzymać do kontroli pojazd, którego kierujący gwałtownie zjeżdżał do krawędzi jezdni. Kierowca nie tylko nie zatrzymał się, ale rozpoczął ucieczkę przed policjantami. Na początku ulicami miasta, nie zwracając uwagi na sygnalizację świetlną, zmuszając innych kierowców do zatrzymania się bądź do zmiany kierunku jazdy. Dodatkowo też wjeżdżał na chodniki. Następnie kontynuował ucieczkę autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Do pościgu na autostradzie dołączyły jeszcze dwa policyjne zespoły z bolesławieckiej drogówki. Uciekinier przez cały czas jazdy autostradą stwarzał niebezpieczne sytuacje, zmuszając przy tym innych kierujących do gwałtownych manewrów. Chwilami rozwijał też prędkość przekraczającą 200 km na godzinę. Ucieczka zakończyła się po 100 km w pobliżu zjazdu Kostomłoty pod Wrocławiem, gdzie auto uciekiniera utknęło w korku. Mężczyzna, widząc, że niestety dalej już nie pojedzie, zaryglował się w pojeździe. Policjanci byli zmuszeni do wybicia szyby i siłowego wyciągnięcia mężczyzny z pojazdu. Kierowcą okazał się 48-letni mieszkaniec Bolesławca, który został zatrzymany w policyjnym areszcie. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna był trzeźwy. Pobrano od niego krew do dalszych badań, ponieważ istniało podejrzenie, że był pod wpływem środków odurzających. Przy tej okazji doszło też do zatrzymania 60-letniego kierowcy tira, który wyszedł na drogę, stwarzając tym niebezpieczeństwo i nagrywał całą sytuację. Nie reagował na prośby o powrót do samochodu. Doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, co zakończyło się obrażeniami głowy jednego z policjantów. Mężczyźnie grozić teraz będzie nawet do 3 lat więzienia. Natomiast przed uciekinierem stoi perspektywa spędzenia w więzieniu nawet do 5 lat.